Witam Was bardzo serdecznie z Wiedźmińskiego Domu. Dzisiaj specjalna audycja poranna. Chciałam Wam przedstawić książkę, która już niebawem ujrzy światło dzienne. Książkę, którą tłumaczyłam z języka angielskiego na polski pisarza bengalsko-amerykańskiego Hassanala Abdullaha. Znacie już jego wiersze, ponieważ kilkukrotnie prezentowałam je na moim kanale YouTube. Chciałam Wam powiedzieć, że tak wygląda okładka naszej książki, jego wierszy i moich tłumaczeń. I będzie ta książka zaprezentowana, kochani, na 5. Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu w dniach 20-23 października tego roku. Hassanal przyjeżdża do Polski właśnie na promocję tego tomiku Pod cienkimi warstwami światła. A ja chciałam Wam dzisiaj przeczytać wiersz, który wyjątkowo mnie poruszył i przypadł do gustu, bo jest niezwykle na czasie. Zresztą Hassanal jest niezwykłym obserwatorem międzyludzkich więzi tego, co się dzieje na arenie społeczno-politycznej. Więc przedstawiam Wam wiersz Sępy mają się dobrze. W dzieciństwie widziałem ich kilka. Siadały na olbrzymich gałęziach drzew sięgających nieba. Zwykle nie zwracaliśmy na nie uwagi. One pewnie postrzegały siebie jako istoty z wyższej kasty. Zatem nieczęsto mogłem dostrzec ich osobliwe skrzydła i smukłe, bezwłose szyje. Jednak raz na jakiś czas widziano je po drugiej stronie autostrady, jak żerują na byczej padlinie. Obserwowałem grupę kłótliwych wron, szakali i łagodne wiejskie psy posilające się pyszną piersią martwej krowy. Sępy nie przylatują często do ludzkich sadyb. Mieszkają w górach, komentowała nasza starszyzna. Jednak niekiedy przylatywały do naszej wioski na otwarte pole lub przysiadały na wielkich palmach. My, jak to dzieciaki, przyglądaliśmy się im z oddali z mieszaniną strachu i ciekawości. A teraz widzę mnóstwo sępów. Wielu z nich żyje wokół nas, prowadzą wspaniałe życie, posilając się najlepszymi kąskami. Widzę ich tysiące, miliony. Zdrowi, jaskrawo ubarwieni, żółci, niebiescy, czarni i purpurowi czekają na szansę rozszarpania cywilizacji ostrymi dziobami. Sępy ciągle krążą wokół mnie. Przeczytam Wam także drugi wiersz, opowieść o kurczliwości. Poruszył mnie. Codziennie trochę się kurczę. Czuję, jakby ostrym nożem ktoś zeskrobywał najmniejsze cząsteczki mojej dłoni, nosa i ucha. Stopniowo schodzi ze mnie powietrze jak z piłki schowanej w magazynie. Niczego nie potrzebuję. Moje dzieci dorastają z rozwiniętymi skrzydłami ekscytacji. Z dnia na dzień wrastam przyzwyczajeniem w moje miejsce pracy, a na moim stole jest wystarczająco dużo jedzenia. Jednakże jak spadająca gwiazda stopniowo tracę światło. Codziennie trochę się kurczę. Moje dni są krótsze. Mój nocny czas snu wydaje się okrojony. Głębia mojej przyjaźni ulega spłyceniu. Bajeczna faza mojej orbity kołowej zmniejsza swój promień. Mój podróżniczy horyzont spazmuje. Nieustannie się kurczę. Każdego dnia jakby bardziej. Polecam Wam serdecznie ten tomik, bo są tutaj
zawarte treści, nad którymi warto i powinno się zastanowić. Dziękuję Wam za wspólny czas i do usłyszenia.